A wy jak robicie perfekcyjny ryż? Po pierwsze, trzeba mieć dobry ryż. Tu jest taki krótkoziarnisty. Szklanka ryżu. Dokładnie to taka. Do tego ryżu dajemy 1,5 szklanki wody. Także dajemy tu 1,5. A dla wytworzenia ciśnienia w szybkowarze jeszcze 0,5 szklanki poza tym wewnętrznym pojemniczkiem. I zamykamy. I na maksymalnym ciśnieniu jakieś 12-13 minut. Natomiast ja bym muszę komórkę odłożyć, a nie udało się. Zamykamy i gotujemy. Ryż nam się gotuje. Gotuje się między innymi dlatego, że przyszła foremka, nie wiem która. Mam nadzieję właśnie, że ta do ryżu. Otwieramy od razu. No śpieszne cudo. No, ale to potem się zajmiemy foremką. Natomiast jeśli pamiętacie filmik z lampką, która padła, dostawca zgodził się wysłać zamiennik na podstawie filmiku. Tylko teraz tak jakby coś w środku latało. Jest, jak widać, naklejka. Nie rzucać, ostrożnie. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba reklamować z kolei w DPD. Czy widzieliście na internecie, jest pełno filmików właśnie, jak równik kurierzy paczki wyrzucały z samochodów. A jakby nie było, to jednak ta żarówka jest szklana. Zapakowane powolnie w wąble. Jak najbardziej powinna przetrwać normalny transport. Niestety będzie trzeba odkurzyć tutaj. No nie powiecie mi, że tak zapakowane w taką ilość bąbli sama z siebie pękła. Chociaż może zgodnie z poprzednim pomysłem tą rozwinę i zrobię panelik świetlny. Już się nie będę bawić w reklamację. Proszę teraz, jak to zrobić, żeby nie wyrwać. Po prostu wysunąć te LEDy. O. A to poddać utylizacji. Co? Gotowi na odpalenie tego? Jak to sprytnie zrobić? Jakby nie zrobić zwarcia. To co? Jak to mówią? Raz kozie śmierć. 3, 2, 1. Działa. Jasno jak dnia. Koncepcja jest dobra. Teraz będzie trzeba wymyślić jakąś sprytną obudowę płaską do tego. I co ciekawe, te żarówki bardzo ładnie świecą. Mają wbudowaną przetwornicę. Więc jak widzicie na filmie, nie występuje żadne prążkowanie, mruganie. Idealnie nadają się do celów filmowych.
świeżo ugotowany ryż. Zobaczymy, czy da się dojść, jak to zrobić bez instrukcji. To tak, czy raczej... Nie wiem, ile tego ryżu trzeba tam wsypać, ale spróbujemy wsypać, ile wejdzie. I co? Tym wygniataczem. A, coś tu nie do końca, bo wtedy on się wyciska w dół. Może trzeba z dwóch stron ściskać. Zobaczmy. Teraz pytanie jeszcze, jak to wydobyć z tej foremki? No, 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 jest szansa. Czy to wyjdzie w całości? Tak, wyjdzie. W kawałkach. Strasznie mnie to intrygowało, ale tu jest opakowanie. Już wszystko jasne. W tą górną część po prostu trzeba papierek włożyć i potem z tym papierku się to jeszcze zapieka dodatkowo. Proste jak 1, 2, 3. Witajcie! Pamiętacie wczorajszą lampkę? No nie, nie mam jeszcze nowej. Ale sprzedawca był na tyle uprzejmy, że obiecał wysłać nową na podstawie samego filmu, który wrzuciłem. A tą mogę poddać utylizacji w pszoku. Ale zanim oddamy do pszoka, to warto by zrobić mały reverse engineering i zobaczyć, co mogło w niej tak faktycznie paść. Trzy śruby. Czyżby to miało być już? Op. Widzę jakieś kondensatory elektrolityczne w środku. Tylko trzeba uważać, żeby nie siekło. Mimo, że to wczoraj padło, to czasami potrafią jeszcze trzymać ładunek. O, ale tu niestety jeszcze kable trzymają. To jak widać, kabelek upaliło. W sumie bardzo ciekawa konstrukcja, bo te wszystkie LEDy są na jednej płytce, która jest zagięta dookoła, umieszczone właśnie w tych szklanych rurach. Tak, to jest szkło, nie żaden plastik. A tutaj mamy z drugiej strony jakieś przetworniczki. No, smród spalenizny dalej jest, więc definitywnie coś wydmuchało. Ale czy to da się ściągnąć? Skoro jest zepsute, to może użyjemy metody brute force. No i tym sposobem rozmontowałem. Nie wiem, czy zobaczycie? Tutaj. Jak widzicie, większość elementów żarówki jest poklejona klejem na gorąco. Także po polaniu wrzątkiem uda się to chyba ładnie odseparować. Oj, się nagrzało już trochę. Zobaczmy, proszę bardzo. Także niekoniecznie wszystko oddamy do utylizacji. Macie jakiś pomysł,
ciekawy na taką szklaną rurkę U. A co sądzicie o pomyśle, żeby taką sprawną lampkę rozwinąć i zrobić taką lampkę panelową. Tutaj dorobić ładną drewnianą podstawę. Jeszcze lepsza powinna być do fotografii, bo zamiast świecić nam dookoła, możemy zrobić światełko takie kierunkowe.